Witam wszystkie rebeliantki, wszystkich rebeliantów na wyjątkowej rozmowie z generałem brygady w rezerwie, panie spoczynku, Grzegorzem Grodzkim, dowódcą słynnej krakowskiej 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Z tego stanowiska służbowego pan generał odchodził z armii, a dzisiaj pan generał zajmuje się promocją wodoru w Polsce. Tak? Zgadza się? Dzień dobry Państwu. Powiem szczerze, że witam wszystkich słuchaczy, oczywiście Radia Rebeliant, pozdrawiam serdecznie wszystkich ciepło, ale widzicie Państwo ten uśmiech na mojej twarzy, no nie było tu żadnych ustalenia pytań, dlatego Pan mnie zastrzelił teraz i trafił Pan idealnie. Tak, krótko odpowiadam, no ciekawe. Oczywiście, że tak. Jedno z moich marzeń, mówię, że jeżeli byłem generałem wojsk powietrzno-desantowych, to moje następne marzenie jest być tak zwanym generałem wodoru, w sensie takim, od takiego silnego zaangażowania i wprowadzenia tego wodoru na rynek polski. Tak, potwierdzam. Ja zacznę od końca, czyli od dzisiaj, stanu dzisiejszego, na dzisiaj, czyli od wodoru. Pojawiają się pogłoski, że firmy wodorowe kiepsko przędą na rynku, że to jednak nie jest paliwo przyszłości, że coś się zacięło, że te technologie nie są takie fajne. A jak to z punktu Pana wygląda? Czy mamy szansę stać się jako Polska, jako może Europa Środkowo Wschodnia, takim bastionem wodoru w Europie i jakie szanse daje dla gospodarki, życia społecznego wodór? No, szanowni Państwo, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba niestety popatrzeć trochę geopolitycznie na Polskę i zobaczyć, gdzie jesteśmy, jakie są trendy i megatrendy. Patrząc na Europę i wszystkie regulacje od Fit for 55, RED 2, RED 3, które będą wchodzić teraz, te wszystkie regulacje i wszystkie trendy ekonomiczne pokazują, że nie ma odwrotu od wodoru. To, co Europa planuje w najbliższych 10 latach, czyli osiągnięcie 50% emisyjności CO2, jasno wskazuje, że wodór będzie jednym z elementów tej transformacji i to bardzo poważnym. Jak poważnym, mogę Państwu powiedzieć na podstawie wolumenów wodoru, które spodziewane są do importu wodoru do Europy. Patrząc w tym momencie na Polskę, no Polska oczywiście podąża za transformacją energetyczną. Jest ta transformacja trochę spóźniona niestety z różnych przyczyn. Myślę, że Państwo się mogą domyślać. Jeszcze niedawno mówiliśmy głośno o węglu, natomiast teraz musimy przejść do tego paliwa przyszłości, którym jest wodór i Polska w tej dziedzinie również ma swoje osiągnięcia. Ma swoje osiągnięcia, jeżeli chodzi o ostatnie inwestycje, jeżeli chodzi o poszukiwania nowych rozwiązań. Jest to niestety jednak, trzeba powiedzieć prawdę, zbyt wolne i uważam, że wymaga bardzo szybkiego przyspieszenia, jeżeli chodzi o podejście do gospodarki wodorowej, do łańcucha wartości wodoru, czyli produkcji. Ale panie generale, sekundę, to mają być decyzje polityczne czy polityczno-biznesowe? Znaczy, czy tylko władza publiczna jako regulator sprawić, czego jest tą nóżką, że my ruszymy, czy też potrzebne jest jeszcze wzmocnienie i zaangażowanie jednak biznesu, jeszcze większe zaangażowanie biznesu w wodór? Wie pan co? Znowu odpowiem, posługując się Europą. To państwo wskazuje strategię. To państwo napisało strategię wodorową. To państwo jest regulatorem, jak pan to zauważył, i to państwo musi pomóc w pewnych aspektach dotyczących wodoru. W jakich aspektach? No, w aspektach dotyczących finansowania, dotyczących infrastruktury. Wiemy, że są fundusze na to przeznaczone, ale musimy patrzeć na zaangażowanie, jeżeli mówimy o wodorze, musimy patrzeć na większe zaangażowanie rządu w zakresie koordynacji tych przedsięwzięć. Mamy doliny wodorowe, klastry, które łączą się, mamy przedsiębiorstwo, mamy biznes, ale na obecną chwilę, przy obecnych cenach, jasno możemy sobie powiedzieć, że tylko Orlen pływa w tym błękitnym oceanie jeszcze. Pływa dobrze, patrząc na jego produkcję. Jesteśmy trzecim producentem na świecie i ten wodór jest wykorzystywany świetnie
do wszelkiego rodzaju, wszelkiej rodzaju produkcji chemikaliów, nawozów i tak dalej, ale my musimy powiedzieć jasno, to nie jest ten wodór. I musimy powiedzieć jasno, że przyszłością Europy jest wodór zielony. A ten wodór zielony pochodzi z czego? Pochodzi z elektrolizy, jest to jasno określone, jest to tak zwany wodór FNB. I ten wodór jest przyszłością i ten wodór, przepraszam, będzie ściągany w przyszłości i importowany również i do Polski za pomocą różnych technologii, o których możemy porozmawiać. No, chciałbym, żeby ta rozmowa też była, dotknęła pana wieloletniej, wielu dziesiątków lat służby w armii i przejdziemy niestety od wodoru do służby, do armii. I pierwsze pytanie, może pana zadziwi, ale chodzi mi o pana refleksję po misjach, czy też udziału Sił Zbrojnych RP, misjach pokojowych, czy też operacjach militarnych za granicą. Na ile one pomogły armii w nawiązaniu relacji, w umiędzynarodowieniu się, wyszkoleniu, zdobyciu nowych doświadczeń na bardzo dziwnych różnych rynkach, polach działania, a na ile to jednak były decyzje bardziej polityczne, a nie militarne? No, proszę pana, jeżeli mówimy o wojsku, zawsze musimy mówić o decyzjach, o jakiejkolwiek strategii państwa, w tym momencie o strategii obronności musimy mówić o polityce. To były oczywiście decyzje polityczne. Po zmianie systemów, no i jakby to powiedzieć, rozpoczęciu pierwszych jakichś misji, nie mówię tutaj o misji. Nie chodziło bardziej o to, na ile przeważył interes polityczny, a na ile interes armii. Czy udało się w tych misjach wyważyć te dwa interesy? Ja myślę, że najpierw był interes polityczny. Dlaczego? Dlatego, że zawsze interes polityczny jest ponad interesem militarnym państwa w pierwszej kolejności. Bo interes polityczny mówił jasno, wyszliśmy z jednego systemu, wchodzimy w drugi. Jak wejść w drugi system armią i w jaki sposób być przygotowanym do nowych sojuszników? No musi pan wziąć z nimi udział, zaangażować się w jakieś działania. I takim właśnie oknem, takim miejscem, gdzie mogliśmy przetrzeć się, to były właśnie misje zagraniczne i tam pierwsi polscy dowódcy, pierwsi żołnierze zdobywali doświadczenie, zdobywali szlify, zdobywali umiejętność nawiązywania kontaktów i umiejętność zrozumienia się nawzajem, bo to jest bardzo ważne. Język angielski, mimo tego, że jak to mówią, jest prosty, to wymaga też pewnego zrozumienia, a jeżeli dodamy do tego jeszcze język wojskowy, to już w ogóle ma swoje, jakby to powiedzieć, ma osobną swoją kulturę języka i osobne zrozumienie. Właśnie, co nauczyły naszą armię misje? Afganistan, Iran, Kosowo. Czy te doświadczenia były przydatne w takiej służbie w kraju? Wie pan, ja myślę, że musimy na to popatrzeć w ten sposób, że każde doświadczenie, które zdobywa pan, wyjeżdża pan w podróż i patrzy pan na nowe obiekty, nowych ludzi, no, poznaje pan nowe firmy. Tak samo jest z armią. Pierwsze wyjazdy wiązały się właśnie z poznaniem procedur, w jaki sposób przekroczyć zbrojną granicę, powiem od najprostszych, do kolejnych, w jaki sposób wziąć udział w ćwiczeniach, w jaki sposób dostosować logistykę do tego całego zaopatrzenia wojska poza granicą kraju. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie i tutaj Polska, myślę, że wywiązała się świetnie z tego zadania, ponieważ pod koniec, mówiąc już o ostatniej misji takiej poważnej w Afganistanie, no już nie tylko transportowaliśmy samych żołnierzy, ale transportowaliśmy sprzęt, transportowaliśmy rosomaki, transportowaliśmy inne wyposażenie, śmigłowce. To pokazało, że jesteśmy zdolni do takiego przerzutu i działania na innym kierunku. I myślę, że to było kluczowe i to była wielka nauka dla nas, jeżeli chodzi o misje zagraniczne. Dobrze. A obserwował pan transformację zarówno polityczną, jak i transformację armii. Jak z doświadczenia lat wyglądała ewolucja cywilnej kontroli nad armią? Co kiedy się zacięło i ja pewno pan się domyśla, że chodzi mi o rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale te drugie rządy PiS-u,
I czym one się skończyły w cywilnej kontroli nad armią? Czy rzeczywiście to była cywilna kontrola nad armią, nadzór nad armią, czy też coś pomieszaliśmy, znaczy politycy pomieszali te systemy i wyszło nam coś bardzo niedobrego dla państwa i jego sił zbrojnych? O, widzi pan, tu pan otworzył puszkę Pandory i ja jestem tutaj gotowy na bardzo długą rozmowę, nie będziemy mieć na ten temat czasu na pewno, ale powiem jedno i powiem bardzo zrozumiale do wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Armia to jest nic innego jak pewna piramida. To są ludzie, to jest przywództwo, to jest sprzęt, to jest pewne zasady, regulaminy, które trzymają armię w kupie. Armia musi wykonywać polecenia. Polecenia czyje? Oczywiście, no polecenia, żołnierze wykonują polecenia dowódców, a najwyższy dowódca wykonuje czyje polecenia? Polecenia polityków. I jest to prosty mechanizm. Do momentu, kiedy ten mechanizm funkcjonuje prawidłowo, czyli jestem dowódcą na najwyższym szczeblu, daję, wszyscy dowódcy patrzą na mnie, ja się odwracam w lewo, oni się odwracają w lewo, ja się odwracam w prawo, oni się odwracają w prawo, jest jasne i zrozumiałe. Ten system niestety przestaje funkcjonować w momencie, kiedy na różne poziomy schodzą politycy i wyciągają pewne, albo zmieniają pewne mechanizmy, które od lat były tam, jakby to powiedzieć, zakrzewione i od lat funkcjonowały. Co się dzieje w tym momencie? Następuje ruina niczego innego, jak tylko przywództwa w armii. Co to znaczy ruina? To znaczy, że dowódca, który widzi, że dowódca obok, lub dowódca przed nim, lub dowódca za nim, nagle maszeruje do góry, ponieważ poznał polityka takiego czy innego. Zapisał się do Akademii Tumanum gdzieś, po to, żeby poznać polityków, którzy go później wypromują. Lub szuka jakichś innych kontaktów poprzez działaczy partyjnych, lokalnych, baronów. I ci ludzie w taki nieczysty sposób windują ich do góry. To wszystko rozwala system. To wszystko kładzie armię, przywództwo na deski. Dzisiaj, tak, proszę. Znaczy, bo tutaj ja z tego rozumiem, że nie tylko rozwalono system cywilnej kontroli nad armią, ale rozwalono system awansów kadrowych i spolityzowano ten system awansów. Pojawili się, ja tego rozumiem, że pojawili się lokalni baronowie, którzy decydowali o awansach w armii, czyli był jakby chaos, jeżeli chodzi o środki, które decydowały o awansach. Jak długo będziemy z tego wychodzić? Czy jesteśmy w ogóle w stanie wyjść z tego? To jest ciekawe pytanie i ja myślę, że patrząc na to, co się wydarzyło w Polsce, zajmie to dekadę, następowało zniszczenie, to drugą dekadę będzie następował powrót. Kiedy nastąpi stabilizacja tego systemu? W momencie, w którym ten system będzie funkcjonował tak, jak powiedziałem, jak funkcjonuje w każdej armii. To żołnierze wybierają żołnierzy, to żołnierze wypowiadają się na temat tego, czy ktoś jest zdolny i czy ktoś powinien awansować. Dlaczego? Ten system buduje zaufanie, ten system buduje wsparcie, ten system buduje wiarę w moich przełożonych, w dowódców, żołnierzy, w dowódców i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jakikolwiek element zostaje wyrwany, to dochodzimy w tym momencie do czego? Do sekretarzy albo komisarzy ludowych, którzy dostają broń do ręki i mówią, masz zrobić to czy tamto. Jakie jest zrozumienie wtedy ludzi, znając Polaków, znając nasz charakter i nasze DNA, takie, jakby to powiedzieć, oportunistyczne trochę, no dochodzimy w pewnym momencie do tego, że wszystko jest komentowane wokół, zaczyna się polityka, zaczyna się szukanie kontaktów. Czy to jest zdrowe dla mnie? Nie, nigdy. Ja osobiście i na pewno ci, którzy się interesują trochę i sprawdzili, przygotowali się dzisiaj do tej naszego, przygotowali lub przeczytają coś więcej na temat tego naszego dzisiejszego spotkania, na pewno wiedzą, co się stało ze mną i co ja widziałem w swoim życiu i w swoich ostatnich, można powiedzieć, etapach kariery przez PiS. Właśnie widziałem demolkę tego całego systemu. Widziałem baronów, widziałem ludzi, którzy maszerują, którzy nigdy nie zajmowali się wojskiem, tylko papierami. Nagle okazuje się, że zostają generałami Wojska Polskiego, odpowiadają za życie tysięcy żołnierzy, co się nigdy nie powinno wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie na papierze uczą się wojny, na papierze uczą się wojska, nie uczą tego się, jakby to powiedzieć, organoleptycznie.
Organoleptycznie to znaczy, nie byli z żołnierzami, nie walczyli, nie wiedzą, co to znaczy zmęczenie żołnierza, co to znaczy wytrzymałość i co to znaczy myśleć jak grupa, myśleć jak jednostka i co ludzie, którzy są wyczerpani, co ludzie, którzy są pod wpływem stresu, mogą zrobić na polu walki. To są najważniejsze rzeczy, które są w każdym leadership. Natomiast zaburzenie tego systemu no, prowadzi do katastrofy, tak jak można ją porównać do katastrofy na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaufano białym kołnierzykom, którzy tylko obniżali, mówię tutaj o Nicola Stale, jego czarny łabędź, którzy zaufali tylko ludziom, którzy non-stop przychodzili, podnosili poprzeczki kredytów albo obniżali je, wtedy chodziło o obniżanie i nagle się okazało, że całe firmy tonęły. Tak samo jest w armii. Znaczy, jakie to skutki może mieć na przyszłość, znaczy na dzień dzisiejszy, czy na wczoraj i na przyszłość? Znaczy, że armia jest sterowalna, czy mamy... Czy ten czynnik polityczny, który już wyszedł albo wychodzi, tak, jest wypychany, jest pewna pustka, tak? Czy jest jakaś, czy możemy powiedzieć, że siły zbrojne są decyzyjne, są wewnętrznie skonsolidowane, czy też mamy ryzyko, że coś się będzie rozłaziło w stanach, nie wiem, zagrożenia czy stanach awaryjnych? No wie pan, tak daleko bym nie poszedł, ponieważ armia ma to do siebie, że padają pierwsze szeregi, wychodzi drugi szereg do przodu i ten cykl, jakby powiedzieć, nawet jeżeli jest zaburzony, to on się samoczynnie usprawnia. I tak samo mamy w armii. Bez względu na to, czy pan weźmie dzisiaj żołnierza, który zajmował się kiedyś 170 żołnierzami albo 1700 żołnierzami, a teraz zajmuje się, nie wiem, 200 tysiącami ludzi, nagle się okazuje, że jakby to powiedzieć, sposób jego zarządzania no, ma tu wiele do życzenia, jeżeli chodzi o zrozumienie poziomu strategia, poziomu polityka. Nie jest to już taktyka, nie jest to już ten etap, o którym byśmy tutaj mówili. Myślę, że takich dowódców, którzy rozumieją ten to, o czym pan mówi teraz, rozumieją te zmiany i są w każdej chwili wejść w ten system. Jest wielu, znam ich osobiście i podziwiam do tej pory. Mogłem ich tu wymieniać przed państwem, ale znam również i takich, którym tak naprawdę nigdy bym nie podał ręki, mimo tego, że pominimy ten fakt. Dobrze. Właśnie kontynuując ten wątek, dramatyczna, upokarzająca zmuszenie pana generała do odejścia. Ja wiem, że to boli, ale czy możemy na chwilę chociaż wrócić do tej sekwencji wydarzeń, które doprowadziły do tego, że pan generał opuścił swoją ukochaną, prestiżową brygadę, bo ten wpis w księdze był, jak się go czyta nawet jeszcze raz dzisiaj, jak go czytałem, chyba kilkanaście razy, on za każdym razem widać ból, czuć ten ból. Wiem, że to będzie bolesne, ale sekwencja wydarzeń, taka najprostszy, telegraficzny, w skrócie. Karabin maszynowy. Szanowni Państwo, jak to się stało, że generał brygady, dowódca, wyznaczony między innymi do tego, aby w przyszłości może wyjechać do Stanów Zjednoczonych jako attaché, bo to było jakieś moje marzenie po skończonych szkołach w Stanach. Do roku 2022 wzorowy dowódca, bez żadnych jakichkolwiek uwag, nawet nagle z dnia na dzień staje się, jakby to powiedzieć, banitą systemu. Wyrzucony z brygady, tak jak pan powiedział, wyrzucony poza system. Dalsze konsekwencje po wpisie, który pan przed chwilą zacytował, są jeszcze bardziej ciekawe. Po wpisie, który dokonano, polecenie zniszczenia dowódcy 6 brygady dostaje prokuratura wojskowa. Prokuratura wojskowa przy współpracy służby kontrwywiadu wojskowego. I to nie są moje czcze, jakby to powiedzieć tutaj, gadania. Są to rzeczy, które oparte są na wnioskach ludzi, między innymi żandarmerii wojskowej, komendanta żandarmerii wojskowej, który jawnie
i wprost w liście do ministra obrony Kosiniaka-Kamysza, do ministra Bodnara, opisał tą sytuację i napisał, w jaki sposób nastąpiło to niszczenie i kto to zrobił. Domyślam się, i szanowni państwo, triggerem tego wszystkiego ktoś by powiedział, że to jest niemożliwe. Tak, jest to możliwe. Był szwagier pana dyrektora departamentu, jednego z departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej, który niestety był przygotowany do rozwoju świetnej kariery, tak go prowadzono po sznurku, do momentu, kiedy niestety ja jako dowódca nie zezwoliłem mu na kurs, ponieważ byłem odpowiedzialny za żołnierzy, byłem odpowiedzialny za ćwiczenia i wiedziałem, że przede mną jest wielkie wyzwanie, na które nie mogę sobie pozwolić iść bez odpowiedniej kadry, ponieważ stanie się to, co widzimy ostatnio na poligonach, placach ćwiczeń, że giną żołnierze, że coś jest nie tak. Oczywiście to są przypadki, wypadki i to jest normalne w wojsku, ale jako dowódca musiałem zabezpieczyć sobie wszelkie możliwe tutaj powiedzieć siły i środki. I moja, wie pan, jestem spadochroniarzem. Chciałem, żeby to państwo zrozumieli. Ja mam w genach walkę, jak to powiedziałem kiedyś, zapałką, widelcem do ostatniego i do końca, bo tacy powinni być spadochroniarze. Dlatego państwo może powiedzieć, że bawią się, że skaczą na spadochronie, ale to są ludzie, którzy skoczą w pewnym momencie tylko raz. Oni muszą, są jakby to powiedzieć po to, żeby odciągnąć przeważające siły przeciwnika i ja żyję i wpisuję się swoim zachowaniem dokładnie w ten trend. Prawdopodobnie minister obrony narodowej, który nakazał SKW zabranie mi poświadczenia bezpieczeństwa za rozmowę ze studentem, kolegą podwładnym z armii węgierskiej, który przyjechał, który miał ze mną dowodzić razem grupą bojową Unii Europejskiej, zostałem nagle po wcześniejszych nagonkach, czyli po wcześniejszych jakby polowaniach przez SKW, chodzenia po jednostkach wojskowych, rozpytywania się, co generał ma wspólnego z tym, z tamtym, dajcie haki. Powiem tylko tyle, żeby już skrócić, włącznie do tego, że powtarzam to we wszystkich moich wpisach. Za te słowa, myślę, że znajdę kiedyś tego człowieka do kadry. Daj mi coś na generała, bo ci przy reszcie sobie proszę dopowiedzieć. Nie będziemy używać tej słów. Proszę sobie wyobrazić, że po tych słowach, po tym wpisie, o którym pan powiedział, no można powiedzieć, że już moja droga była pochyła i było wiadomo, że ona się musi skończyć, ponieważ pytania do Ministerstwa Obrony Narodowej, co generał miał na myśli, dlaczego, co zrobiono. Oczywiście wszelkie wspierające reżim PiS-u, czasopisma natychmiast zadawały pytanie, dawały przykłady, że ludzie odchodzili, bo generał był taki czy inny. Oczywiście, znajdzie pan wiele wpisów, bo był taki, był surowy, był w ogóle, ale taki jest dowódca, przepraszam. To niestety. Takie jednostki. Tak, szczególnie takie jednostki i to każdy musi zrozumieć. Myślę, że nie zrobiłem nikomu krzywdy, a to co miałem do realizacji to były jasne i zdecydowane cele. Pomijając te wszystkie fakty, chciałem państwu powiedzieć, że przychodzi grudzień, przychodzi listopad 2022 roku, odbierają mi oficjalnie już po złożeniu do premiera odwołania o tym, że chcieli mi zabrać poświadczenie bezpieczeństwa. Jak się zachowuje spadochroniarz, jak państwo myślą po tym, co powiedziałem? Skuli ogon i wejdzie do dziury? Nie, proszę państwa. To tylko powoduje, że spadochroniarz się przegrupowuje i uderza. I nieważne, czy jest to PiS, czy jest to SKW, to jest taka sama organizacja jak wojsko. Ci ludzie byli stworzeni do tego, żeby ochraniać nas. Ochraniać jednostkę wojskową przed wszelkiego rodzaju, wiadomo, wpływami, szpiegami. Także trzeba powiedzieć tutaj prawdę, również jakimiś korupcyjnymi sprawami. Po moim wpisie następuje bardzo dziwna rzecz, szanowni państwo. Podaje się do dymisji, po moim, jakby to powiedzieć, odwołaniu do premiera. Dociera ono w listopadzie. Natychmiast podaje się do dymisji w dziwny sposób, podobno wszystko zaplanowane, generał Materka, którego opisałem w tym odwołaniu. Jak pan myśli, służby pod takie służby jak SKW, co się dzieje w takiej centrali, jeszcze patrząc na to, że jest to jeden blok partyjny, że wszyscy grają jak jedna drużyna, jeżeli ktoś jest przeciwnikiem wszystkich. Wydają wyrok,
wydają wyrok na generała Wojska Polskiego i ten wyrok brzmi: zniszczyć za wszelką cenę. I to następuje 1 listopada, stycznia. Przechodzę do rezerwy, oczywiście z perturbacjami, ponieważ ktoś mi w Wigilię prawie rzuca zwolnienie na stół, czyli rozumie pan te wszystkie perturbacje, które od góry idą, wykonują telefony, jak to mój przełożony odważył się dać mi ocenę wzorową za moją pracę, za to, co robiłem, a nie wystawił mi ocenę 3, jaka byłaby pożądana. Wie pan, jak to w partii. Partia oceniła, że taką ocenę powinien dostać. I następuje rok 2023 i nagle na wszelkich, to wszystko zostało opisane do ministra Siemoniaka, do ministra, do służb obecnych i nagle za mną zaczynają chodzić ludzie, czyli zadanie zniszczyć za wszelką cenę, zgnoić, zdeptać jest wykonywane. Dzisiaj już wiem, że w dniu, o którym, czyli po przeczytaniu tego wpisu, który pan powiedział, podniesiono telefon, ja tu dopisuję ten element, ale że chciałbym, żeby państwo zrozumieli sekwencję. Dopisuję, podnoszą telefon do Ziobry, kolega partyjny. Macie zniszczyć takiego czy innego. Co następuje? Następuje natychmiastowe szukanie i penetrowanie wszelkich możliwych dokumentów śledztwa, takiej wielkiej afery, która miała miejsce w 6 Brygadzie, jak pan wie, dotycząca Nitrochemu i pułkownika M, który ma 143 zarzuty, aby zrobić wszystko, żeby kręcić mnie w ten element. No ciężko jest to zrobić, ponieważ co, generała nie było wtedy, czyli mnie jako pułkownika Wojska Polskiego, czyli ten etap niestety był ominięty, no ciężko było mi skleić z tą całą aferą. Ciężko mi było postawić, szanowni państwo, to trzeba głośno też powiedzieć dzisiaj, bo to jest fajne, jakiekolwiek zarzuty dotyczące, jakby to powiedzieć, jakiegokolwiek zdrady, ponieważ co, przebadano mnie wariografem na wszelkie możliwe sposoby, kierunki, czyli ten etap też został wyłączony. W co można było iść? No, można było iść w sfingowane powiedzenie czegoś, co mogło być powiedziane przez kogoś, że ja mogłem komuś zdradzić jakąś informację. Jest to tak śmieszne, jest to tak trywialne dzisiaj, że szanowni państwo, czekam na odwagę szefostwa służby kontrwywiadu wojskowego, aby przestali zasłaniać się wielkimi tajemnicami, tym, że oni nic, jak to się nazywa, nie wracają do spraw wstecz, ale żeby w końcu powiedzieli jasno i spojrzeli ludziom w twarz i powiedzieli: nie, tak, to było zlecenie na głowę. My żeśmy to zlecenie, nie my obecni, tylko ci ludzie, którzy wtedy rządzili, wykonali to zlecenie na głowę na generała. I zrobiono wszystko, żeby go zniszczyć. A to wszystko to wiązało się z tym, że wie pan, nie zniszczy pan dzisiaj człowieka, musi pan zniszczyć ludzi po drodze. I zniszczono ludzi. Zniszczono żandarmów, dlatego że ja jako człowiek, jako dowódca garnizonu Kraków, nie miałem nigdy jakichkolwiek problemów, jeżeli chodzi o żandarmerię, i nigdy nie miałem w swoim życiu. I żeby znaleźć jakikolwiek wątek, żeby zaczepić mnie przez prokuraturę, znaleziono jakiś wątek, który też nie trzyma się kupy, ponieważ powiedziano, że ktoś mi powiedział z żandarmerii, że ktoś tam jest śledzony, czy tam podsłuchiwany, nie wiem. Tylko że wszyscy zapomnieli, pomimo tego, że przedstawiałem te informacje, że o takich działaniach zostali powiadomione służby już w 2019 roku. I wpisuję to non-stop, aż do bólu, szanowni państwo, na Twitterze, żeby wszyscy wiedzieli, że w 2019 roku w połowie, dokładnie sierpień, były dowódca 6 Brygady poinformował służby o tym, że coś jest wysadzane w jednostce, że były jakieś uparzenia. Ja to powtarzam, nie chcę być tutaj monotonny, ale chcę tylko zwrócić uwagę. I wtedy padły pierwsze określenia dotyczące tak zwanego akwarysty. 2019 rok. Proszę sobie wyobrazić generała Brygady Grodzkiego, który w odwołaniu w 2022 roku w listopadzie opisuje, dlaczego do dnia dzisiejszego nie został zatrzymany ten i ten człowiek, akwarysta, który się przyczynił do tego i owego. Dalej nie jest zatrzymywany, CBA go mija. Dopiero przed wyborami, szanowni państwo, już po śledzeniu mnie, po
dziwnym, po dziwnych, jak to powiedzieć, podsłuchach, dziwnych wizytach i patrzeniu się, nie wiem, czy pan, państwo oglądacie albo słuchacie czasami pana tutaj Schweigerta, tak? Bo ja nie, tak, nie pamiętam. Tak. I tych publikacji zdjęć. I dokładnie mam takie same i zacznę je publikować niedługo, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że ci przedstawiciele służb byli tak bezwzględni i tak perfidni, że potrafili przyjść, usiąść przy stoliku, mieć założone okulary, telefon w ręku i chciano mnie zrobić tak samo, jak zrobiono mnie w restauracji poprzednio, aby podsłuchać jakąkolwiek rozmowę, żeby znaleźć kolejny hak, żeby stoczyć, żeby znowu człowieka uciąć. I dzisiaj, już abstrahując to i kończąc ten jak pan powiedział, krótko, i dzisiaj dowiaduję się, że takich, jakby to powiedzieć, kanonady zleceń SKW dostało wiele. Jak to się robi? Powiem państwu. Na pewno, i tak myślę, że tak to jest, nie pracowałem nigdy w SKW, ale myślę, że mają system notatek połączony, jakby to powiedzieć, bazę danych w jedną. Jak pan sobie wygoogla w Google'ach SKW Grodzki, to bez względu na to, gdzie kto wpisze jakąkolwiek notatkę, gdzie uczestniczyłem w jakiejkolwiek rozmowie, czy gdzieś ktoś coś opisał, to natychmiast wyskakują te notatki. No i tym śladem, jakby to powiedzieć, żeby wykonać polecenie likwidacji generała, poszło i SKW. Wszelkie, jakby to powiedzieć, spotkania, wszelkie jakiekolwiek rzeczy, gdzie tylko brałem udział, były prześwietlane i jeżeli było cokolwiek, że można było postawić, natychmiast rozpoczynano jakikolwiek proces w tej dziedzinie. Podsumowując, dzisiaj, w 2024 roku, żeby było jasne dla słuchaczy, bo tego dalej może ludzie nie wiedzą, nie było żadnej korupcji. To ja zostawiłem pieniądze z moich urlopów, których nie wybierałem, które rozkazów wyjazdów, których nie robiłem, czyli też mnie nie można było, wie pan, za 5 zł zgarnąć. To ja meldowałem, to ja przynosiłem informacje, które były istotne, przekazywałem się i dzieliłem. To ja dzisiaj walczę sam. Z kim? Walczę z tą właśnie zmontowaną ekipą prokuratury i SKW, o którym mówiłem, że nie jest to mój wymysł, a jest to informacja od komendanta żandarmerii, jest już w ministerstwach. To ja dzisiaj borykam się bez jakiejkolwiek pomocy. Na końcu, można powiedzieć już ostatnie zdanie, dowiaduje się, wie pan, że rozmowa z kawiarni, w której podobno z restauracji, z kolegą, którego znałem i z którym, można powiedzieć, spałem w jednym mieszkaniu, w jednym hotelu i znaliśmy się z jego rodziną. Niejedną rzecz sobie opowiedzieliśmy. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj ktoś przesyła nagranie z tej restauracji i sąd nie pozwala mi się bronić. Szanowni Państwo, to kpina, to jest kpina z systemu, kpina z tego wszystkiego. To widać dzisiaj, to mnie denerwuje, że walczyliśmy o te audyty, walczyliśmy o te nowe otwarcie, walczyliśmy o to, żeby zmienić ten reżim. I dzisiaj ta amunicja, która została wystrzelona dawno temu, ona dzisiaj trafia w cele. Tak funkcjonuje reżim. I tak funkcjonują miny, które zostały założone w reżimie i które dzisiaj, niestety, to jest bardzo smutne, szanowni państwo. Dzisiaj nikt nie chce dotknąć, jak się pracuje w służbach, czy się pracuje w tak zwanych organizacjach, no można powiedzieć, rządowych, to dziwi, trzeba mieć trochę charakter, wie pan, trzeba czasem się chodzi po cienkiej, czerwonej linii. Trzeba mieć jaja, za przeproszeniem, i powiedzieć nie. Tak zrobiono, w związku z tym prostujemy to. Dzisiaj jesteśmy na etapie nie, to oni przygotowali, proszę bardzo, niech oni to tak trzeba to zrobić, trzeba to wydać. I mam wrażenie dzisiaj, panie redaktorze, że ludzie, którzy poprzednio zanosili moje dokumenty, ludzie z SKW, ABW, którzy zanosili moje odwołanie do pana Żaryna, żeby podpisał, że zabiera mi poświadczenie bezpieczeństwa, to oni dzisiaj przygotowali te kolejne dokumenty i te dokumenty kolejne zanieśli, uśmiechając się, jaki zmienny jest los, że proszę, raz go kazali ściąć, a teraz my zanosimy, raz jeszcze nie uda mu się wywinąć albo nie uda mu się oczyścić z tego wszystkiego. Ja mogę zapewnić jedno, walczył będę do końca, zrobię wszystko, jeżeli będzie to nawet, jakby to powiedzieć, związane, wie pan, z narażeniem się kolejnym ludziom, to będę to robił.
będę to robił dlatego, że ja nie mam nic do stracenia. Ja nic nie zrobiłem i chcę pokazać, w jaki sposób w XXI wieku taki reżim jak PiS przy pomocy takich służb, całego aparatu represyjnego, który posiadał, co był w stanie zrobić. Wiemy o Pegasusie, prawda? I zajmują się Pegasusem, zajmujemy się tylko dlatego, że to byli politycy. I politycy są na topie i polityków się obserwuje. Nikt nie obserwuje pojedynczych ludzi, wielu ludzi zniszczonych, funkcjonariuszy nawet SKW, oficerów, którzy byli wykańczani po drodze za czasów Macierewicza, którym z dnia na dzień zabierano poświadczenia bezpieczeństwa, bo tak byli wskazani. Co to znaczy? Czym była wtedy służba kontrwywiadu wojskowego za tego czasu? Proszę mi powiedzieć. Czy była to... No właśnie. No właśnie. No właśnie, pan generał właśnie, pan generał właśnie stawia bardzo ważne pytanie, niewypowiedziane, o tym, czym była żandarmeria wojskowa i SKW w czasach tych 8 lat, no 7,5 roku, no 8 lat tak naprawdę. Patrząc... Ja wiem jedno. No właśnie. Ja wiem jedno i chciałbym, żeby państwo to jasno usłyszeli. To jest, mamy różne plotki na temat dowódców żandarmerii, tych spraw, które się gdzieś tam toczyły i ludzie są, jakby to powiedzieć, ludzie są bardzo tacy zdenerwowani tym, kobiety. No wiemy, o czym mówimy, ja nie chcę tutaj wracać do szczegółów. Ale ja chcę powiedzieć jedno. W żandarmerii wojskowej służą żandarmi i żołnierze. Wie pan, może pan sobie wszystko powiedzieć, żandarma jest w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, ułożony, żandarma ma swój cel, on wie, jaką ma pracę, on nie zarobi więcej, on nie pojedzie, przepraszam, nie chcę nikogo tutaj obrażać, on nie pojedzie do burdelu w Wiedniu, bo nikt mu nie zafunduje, on nie dostanie zadania, że ma coś sfałszować, on czasem jako człowiek stara się, wie pan, no zrobić swoją pracę, no dochodzić, czyli jego zadaniem jest dojść prawdy do tego, jak to było zrobione. I ja zawsze powtarzam, że żandarmi, owszem, ktoś może ich nie lubić, wojsko ich nie lubi przeważnie, ale wojsko też czasem i dowódcy wiedzą, że to dzięki żandarmerii pewne sprawy się rozwiązały i pewne sprawy, jakby to powiedzieć, ujrzały światło dzienne. I w moim wypadku i w wypadku 6 Brygady też by ujrzały światło dzienne. Tylko co, proszę państwa, CBA zabrało żandarmerii wojskowej sprawę pułkownika M, ponieważ na świat dzienny wyszły nazwiska pana Dworczyka, kontakty, pana Gaja, kontakty z M i całej reszty polityków z Nitrochemu i całej świty. Co się wtedy robi? Natychmiast się wprowadza, wie pan, służby własne i te służby się przejmują dalej. No, nie, panie generale, zatrzymajmy się tutaj, na minutę, ponieważ... Sprawa dotyczy nieprawidłowości w jednostce wojskowej, czy wokół jednostki wojskowej, tak, oraz zakładu obronnego, tak, zakładu wyjątkowego. Jak ja rozumiem, to tutaj ochroną jednostki, ochroną zakładu zajmuje się SKW i Żandarmeria Wojskowa. Ja za bardzo nie rozumiem, dlaczego nie. CBA wchodzi do czynności procesowych, ponieważ to jest tak, to jest jednak... ryzyko, że służba cywilna wchodzi na teren wojskowy, mogą być pewne problemy, jednak no, służba wojskowa to służba wojskowa i po to jest wyodrębnione służby wewnętrzne wojskowe, aby zabezpieczać interes armii. Ale po co wprowadzono CBA? To jest ciekawe, wie pan, bo ja uważam, że owszem, CBA i tutaj też trzeba oddać w jakiś sposób prawdę tym służbom, że w tym momencie, jeżeli weszły w kierunek Nitrochemu, no to weszło CBA, ponieważ tam już były podejrzenia łapówek, różnych rzeczy, tak ja uważam. I ludzie zarabiali tam różne pieniądze i o dziwo mamy dzisiaj chyba drugi, trzeci rok śledztwa i śledztwo jest przedłużone, nie wiem czemu, to mnie też zadziwia, tylu prokuratorów prowadzi to. Natomiast jeżeli chodzi o dlaczego odebrano żandarmerii, uważam, że odebrano żandarmerii dlatego, że po pierwsze pojawiły się nazwiska, wie pan jak to jest, jak wiedzą żołnierze żandarmerii, no to wiedzą, że politycy sam mieszali, no to najlepiej ich odciąć, żeby zatrzymać wszystko i żeby to nie wychodziło, nie ujrzało tego światło dzienne. To, że wie pan, były jakieś podejrzenia, że ktoś tam kogoś znał, bo takie to też trzeba o tym powiedzieć,
Ale to znał, wie pan jak to jest. Ja to mówię, że można mieć kolegę żandarma i żandarmi są tacy, że jak zrobi pan coś złego, to kolega przyjdzie pana aresztować i albo postawić panu zarzuty. Taka to jest praca. No nie porozmawia pan z TBS-iem, nie porozmawia pan z ludźmi. Ci ludzie są fachowcami, oni znają swoją pracę, on wie i ma odpowiedni system myślenia. Ale to, co zrobiono, to, co CBA, patrząc na, jakby powiedzieć, co zrobiono z żołnierzami, ja sobie tego nie mogę darować, że tych żołnierzy oczywiście w obecności żandarma zatrzymywano, zakładano im kajdanki za to, że dawali temu jakiemuś tam pułkownikowi flaszkę czy nie wiem, jakieś pieniądze, żeby wyjechać na misję. A dzisiaj, proszę zobaczyć, a dzisiaj miliony są okradane, państwo jest wyprowadzane, są setki tysięcy złotych, miliony, miliardy. I się okazuje, że wszyscy chodzą po ulicach, się uśmiechają, tylko się odnotowuje, że ten to jest podejrzany o defraudację tylu, ten przepisał majątek na rodzinę. Ci żołnierze i funkcjonariusze i wszyscy, to są ludzie, którzy naprawdę patrząc na jakiś sposób, nie wiem, tego, że chcieli poprawić swoje życie, oczywiście zawinili, jest to niezgodne z prawem i na pewno odpowiedzą za to. Ale to, co się dzieje w tej sprawie, nawet dzisiaj, jest o tyle zadziwiające, że nikt nie interweniuje, że ludzie są zawieszeni już kilka lat, że nikt w prostej sprawie, wiadomo kto co zrobił, powinien być rozliczony, nie chce przejść dalej, ponieważ myślę, że można wykopać kolejną puszkę Pandory. I chyba przedłużenie tego śledztwa w Nitrochemie to jasno pokazuje. A ja powiem państwu, żeby pan miał uciąg z dzisiejszego programu i państwo, ja uważam, że wiele, jakby to powiedzieć, głównego winnego tego, co zaszło w 6 Brygadzie, dalej niestety nie zatrzymano. I nie zatrzymano, ponieważ prawdopodobnie kontakty jego z CBA, z SKW i z ludźmi z polityki doprowadziły do tego, że dalej chodzi, jakby to powiedzieć, wolny. I to jest największe przestępstwo, o którym trzeba mówić i którego nie wolno darować. Ja nie daruję. Do ostatniej, jak to mówią, grobowej deski, jeżeli trzeba będzie, będę walczył o to, aby prawda o tym, co się wydarzyło, o tych zaniechaniach, których dokonała SKW, ponieważ chciałbym, żeby jeszcze raz państwu powiedzieć, w momencie, w którym w takiej sprawie, o takiej sprawie dowiadują się służby, ja rozumiem, że trwa, i państwo też wiedzą, że trwa rozpracowanie operacyjne i inne rzeczy. Niech mi ktoś powie, jak może trwać rozpracowanie operacyjne ponad półtora roku, 15 miesięcy czy ileś? Za sekundę, panie generale. 15. Tak, w 2019 roku, w połowie roku dowiadują się o nieprawidłowościach, czyli wysadzaniach, jakichś tam rzeczach, a zatrzymanie tego głównego podejrzanego odbywa się w roku 2021 w marcu. Proszę mi powiedzieć, po co był potrzebny ten czas? Ja państwu powiem, po co był potrzebny ten czas. Ja pomogę służbom. Ten czas był potrzebny po to, żeby zatrzeć ślady, połączenia i wszystkie rzeczy, które wiążą się, wie pan, z dojściem do polityków, żeby zabezpieczyć sobie tyły, żeby ochronić swoich i żeby nie było, jakby to powiedzieć, kolejnych jakichś większych wpadek. Kiedy normalnie w wojsku, jeżeli nic się nie stało, nie było ofiar śmiertelnych, taką sprawę powinno się zrobić natychmiast. Szef SKW powinien natychmiast powiedzieć nie, natychmiast jednostkę albo zamykamy, albo zamykamy tego dowódcę, tych dowódców. Tym bardziej jest to śmieszne, ponieważ ja obejmowałem, wie pan, dowodzenie w grudniu i powinienem przyjść do nowej, kompletnie czystej jednostki. To było pół roku po tym wszystkim. A tak nie zrobiono, czyli ktoś powiedział tak, dobrze, niech wejdzie nowy dowódca, będzie dalej testowany na tych minach, zobaczymy, co się będzie działo, podsłuchujemy ich. No i tak podsłuchano między innymi generała Grodzkiego, który kiedyś powiedział, i teraz już mogę powtórzyć, że za krzywdy i za to między innymi skończyłem karierę też, przez telefon, ten telefon był na podsłuchu do swojego podwładnego, powiedziałem, że za krzywdy, które wyrządził PiS, ci ludzie, ci wszyscy, którzy wyrządzali te krzywdy, powinni być powbijani, nie chcę powiedzieć na co i gdzie i wzdłuż jakiej drogi powinni stać. Zrozumiałem. Ja powiedziałem, jeszcze raz powtarzam, powiedziałem to w prywatnej rozmowie i będąc podirytowany tymi wszystkimi doniesieniami, krzywdami, które wtedy się działy. Wiemy, co się działo w roku 2020,
co się działo z podsłuchami CBA i z wszystkimi. Państwo wiecie, jaka była historia. To człowieka też rusza. Zatrzymywano dowódców, podsłuchiwano, zabierano poświadczenia bezpieczeństwa. Kto tak dowodzi armią? Kto tak dowodzi państwem? Kto tak zarządza państwem? Co by my byliśmy jedną wielką, jakby to powiedzieć, to był 2020 rok, czyli po 5 latach byliśmy dalej jakimś dzikim narodem, który wymagał jakiegoś stłamszenia albo policji politycznej w każdym dziale, w każdym miejscu? No proszę państwa, nie, powiedzmy sobie prawdę. Chodziło o zamordyzm i chodziło o to, żeby trzymać nas krótko, żeby nikt i cały czas zdobywając, dociągając tą, jak ja nazywam, linkę na szyi, wymuszać posłuszeństwo. To posłuszeństwo nie tylko wymuszać, ale je przekazywać dalej, żeby zastraszać. Wręcz taka rzecz była w wojsku, żeby zastraszać, żeby tylko był, wie pan, jedna partia, żeby nikt się nie odwracał i wszystko, co jest święte. Dlatego podsłuchiwano dowódców. Dlatego, żeby wybadać, kto, czy ten to jest nam wierny, czy jest niewierny. Czy ten to jest taki, czy inny. I wie pan, jeżeli się zdarzył taki rodzynek jak Grodzki, który, no, może by i przeszli do porządku dziennego nad tym, ale który nagle, pomimo napisania, i to jest kolejna dziwna rzecz, napisania, jak i to przez jakiegoś człowieka z administracji, napisania, jaki to cudowny jest ten szwagier, jaki to on jest dla ministra obrony narodowej. Czyli rozumie pan, minister schodzi na poziom szwagra w jakiejś jednostce, dorabia mu całą, jakby to powiedzieć, otoczkę, że on jest wspaniały, piękny i młody i jest tak rozwinięty, on ma z nim tak związane plany, a tu mu generał nagle te plany pokrzyżował i no tak się skończyło, jak się skończyło. I dzisiaj no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Czekam, szanowni państwo, czekam na te 1100 konkretów, tak? 100 konkretów, bo chcę być tutaj niestety też trochę brutalny. Czekam na te 100 konkretów. Ja myślę, że swoim zachowaniem i dowódcy Wojska Polskiego, ci, którzy ze mną służyli, wiedzą. Oni piszą do mnie i pisali: Grzegorz, szykuj się na powrót. Grzegorz, my wiemy, że ty wrócisz. I wie pan, to jest bardzo miłe. I jeżeli obserwuje pan z boku nawet czasami różnych ludzi, widzi pan, jak się zachowują. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, byli tacy, co wpadali w sałatkę, tacy, co pili, byli alkoholikami. I ci ludzie byli promowani za PiS-u. Tak, ci ludzie byli promowani za PiS-u, bo mieli układ, o którym powiedziałem wcześniej. Natomiast ludzie, którzy, co powiewało się w ich jakąkolwiek, jakby to powiedzieć, oddanie partii, oddanie konkretnemu nurtowi, no to byli traktowani tak jak ja. I niestety kończyli tak jak ja. W nocie, na swoim koncie twitterowym, na koncie X-ie, pisze pan także o obronie gruntów wojskowych w Krakowie. Tak. Jakby się dało trzema, czterema zdaniami, tak najprostszy sposób, łopatologiczny, naszym widzkom i widzom objaśnić, o co toczyła się gra, ta operacja, jakie to mogłoby mieć skutki dla, nie wiem, jednostki, garnizonu. To już mówię. Szanowni państwo, jako dowódca garnizonu dostałem informację, że mamy chyba tam jest 6 hektarów fortu, który był do zagospodarowania. On był upadający, bo to było w Krakowie, tam były magazyny. Nikt się za bardzo tym nie zajmował. Tereny były oczywiście podnajmowane przez Agencję Mienia Wojskowego, czyli wydzierżawiane. I nawet sama agencja przyszła do mnie, mówi do mnie prezes, którego bardzo szanuję z tamtego układu. Widzi pan, nie miałem jakiejś animozji wcześniej z ludźmi. Starałem się wykonywać swoje zadania tak, jak mogłem, ale to, że ktoś oferował mi takie informacje, mówi: Grzegorz, patrz, taka ziemia jest, mówi, weź coś zrób, mówi, szkoda. No to wie pan, jak dowódca garnizonu natychmiast rozpisałem informacje po jednostkach. Dowódcy przynieśli do mnie dziesiątki tysięcy metrów sześciennych zapotrzebowań na magazyny, na garaże, na wszystko, całą... Sekundę, panie generale. Zatrzymajmy się na minutę. Znaczy, dowódcy jednostek garnizonu Kraków przyszli do dowódcy garnizonu i powiedzieli, że potrzebują magazynów, garaży i tak dalej. Ich nie mają, a jednocześnie wojsko zarządza gruntami, znaczy Agencja Mienia Wojskowego, które nadają się na ten cel, ale je wypuszcza, znaczy czasowo oczywiście, w formie dzierżawy, różnym podmiotom trzecim.
Tak, ale prosto, wytłumaczę panu bardzo prosto. To wynika z niczego innego, tylko zarządzaniem, jakby to powiedzieć, obiektami. Ponieważ nikt do tej pory nie rozpisał tego i w taki sposób nie wysłałby jednostek. Słuchajcie, mam 5-6 hektarów gruntu, ja byłem odpowiedzialny na całym tym terenie, no, pod Nowy Sądżarz, jeżeli chodzi o garnizon Kraków. I napisałem w ten sposób, słuchajcie, czy macie jakieś potrzeby garażowe, magazynowe, mamy 6 hektarów gruntu, można byłoby tutaj coś zrobić, co macie? Mówię, na pewno nikt się nie zjawi, tylko ja miałem jako dowódca brygady, potrzebowałem garaży, no to mówię, ale może mi ktoś poprze w tym wszystkim. Proszę sobie wyobrazić, było to niedaleko brygady na Rydygiera w Krakowie, proszę sobie wyobrazić, że to co pan tak zareagował, no tych potrzeb nagle urosło wiele. Jak, no oczywiście, co zrobiłem jako dowódca, wiedziałem, co się może wydarzyć i natychmiast kazałem wszystkie pisma zarejestrować jako zastrzeżone, po to, żeby nikt ich nie zniszczył. No i wysłałem te wszystkie zapotrzebowania do swojego przełożonego, czterogwiazdkowego generała w dowództwie generalnym, który przy świadkach powiedział głośno, jest tych generałów, służy dalej, ci generałowie, pułkownicy, i powiedział przy nich tak: Grzegorz, tej ziemi nie oddamy. Tej ziemi nie oddamy. Ta ziemia zostanie w Krakowie, tak, ona jest potrzebna, my ją musimy wykorzystać. Znaczy nie, panie generale, ja tylko pytałem, bo człowiekowi, który jeżeli jakaś służba dysponuje nieruchomością, a jednostki tej służby w regionie potrzebują tej powierzchni, to jest logiczne, że ta służba przeznacza tę nieruchomość na potrzeby swoich służb, a nie wypuszcza je na zewnątrz. Nie zrozumie pan tego, dlatego że w tym momencie to było przeszłością. W przeszłości dawnej. Okay. Proszę nie wnikać, to było tak, że wojsko się wyzbywało terenów, ponieważ nie miał go kto ochraniać, nie było pieniędzy na modernizację, na infrastrukturę, na budowę. Ale proszę się zastanowić, szanowni państwo, że 5 hektarów w mieście Kraków, gdzie nowe jednostki wojskowe budowano na papierze w mieścinach, w których zdobywało się głosy wyborców PiS i ogłaszało się, że tu powstanie taka jednostka, tu powstanie taka, i fachowców z jakiejkolwiek służb, nie wiem, informatyków, grafików, ludzi, którzy mogą pracować w różnych, mogą pracować dla różnego rodzaju wojsk i służb, o tak może powiem, nagle okazuje się, że ten grunt, który był oczkiem w głowie dowódcy generalnego, proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdżają panowie z infrastruktury i po kolei rzeźbią tych dowódców, którzy napisali do mnie dokumenty. Tak, którzy się podpisali, Grzegorz potrzebuje tego i tego. I nagle ten pan mówi, że ja słuchaj, ja już się wycofuję, bo już mu wyprostowano kręgosłup. Następny pan mówi, słuchaj, ja też już nie mam potrzeb. Do mnie nie przyjechał, nikt, wie pan dlaczego? Ponieważ ja przez telefon już podsłuchiwany powiedziałem jedno, nie oddam im nawet guzika. Oni wiedzieli, że nie będzie rozmowy ze mną. I co jest najciekawsze w tym wszystkim? Tą ziemię oczywiście zabrano, nie przeznaczono jej dla jednostki wojskowej, zabrano nawet tej, która miała tam magazyny, i wie pan, co zrobiono? Oddano panu Czarnkowi w ramach porozumienia pomiędzy ministerstwami, a pan Czarnek z bonifikatą, teraz proszę słuchać, 15, tam jest 14,5 chyba miliona złotych, czyli coś, co było warte chyba 27 czy 30, już tam jest wszystko w gazecie opisane, nagle poszło za 15 baniek dla konkretnego uniwersytetu, z którym nie chce się tam kopać w Krakowie, jako prezent. Ale czemu? No bo ten uniwersytet słynie, jakby powiedzieć, jako gniazdo pewnej partii, i ktoś po prostu przyszedł i wie pan, jak to jest. Zbudowano kolejnego misia. I do dnia dzisiejszego nie słyszałem, mówię to głośno od 2 lat, nie słyszałem, żeby ktoś zaczął to badać, bo co, zrobiono to legalnie? Proszę sobie wyobrazić, że sprzedano tą ziemię nawet między ministerstwami. To jest tak, jakby pan oddał ze swojej skarbonki, jest pan kierownikiem jakiejś instytucji i oddał ze swojej skarbonki nagle pieniądze z instytucji komuś, kiedy w tym samym czasie wojsko w 6 brygadzie spało, było skoszarowane po kilkudziesięciu w pokoju, ponieważ były kolejne budynki wyłączane ze względu na zły stan techniczny. Te pieniądze można było zamienić, te pieniądze można było z powrotem wpuścić.
ale nie. Ważniejsze były układy i zrobiono to w ten sposób, że tam ziemia zniknęła, poszła poza wojsko i tak się robi, tak się robiło deal. I to był kolejny gwóźdź do trumny, czyli mój oportunizm w tym, że wie pan, nie oddałem też i gruntów. Ale tak też awansowałem, muszę panu powiedzieć. W ten sam sposób tutaj minister Błaszczak kiedyś przyjechał i walczyłem też o grunt, to było 3 stycznia 2020 roku i powiedziałem ministrowi, może nam pan pomoże odzyskać strzelnice w Krakowie, które były przejęte przez firmę prywatną, już nie chcę sięgać historii tego, to jest też kolejny dziwoląg, zaprzeszły i mówię, może nam pan pomoże odzyskać, mówię, robimy wszystko, dowódcy walczą, wojsko nie ma gdzie strzelać, tam prywatna firma się, wie pan, rozkrzaczyła i która jest zamontowana. No i minister zobaczył, że wie pan, dobro wojska leży mi na sercu. No i po 2 miesiącach mianował mnie do prezydenta generałem Wojska Polskiego na pierwszy stopień, no ale niestety on mnie mianował za moje doświadczenie, moje wykształcenie, moje, jakby to powiedzieć, podejście właśnie do takich tematów, ale nie kupił mojej lojalności. Ja jestem lojalny wojsku, jestem lojalny armii, a nie politykom. I taki pozostanę do końca. I ostatnie pytanie, takie na krem, ponieważ pan generał napomknął, bo był ten komponent, ten oficer węgierski, komponent europejski. Tak. Na ile dzisiaj, na ile siły zbrojne państw Unii Europejskiej są dzisiaj zdolne do tego, żeby tworzyć jednostki armii europejskiej? Czy to jest po prostu mrzonka baśń przyszłości i tylko w ramach NATO możemy współpracować? Zacznijmy od końca. Tak. NATO forever i NATO za wszelką cenę, z tego, to jest coś, co nas wiąże. Natomiast wie pan, każdy element, który nawet tej Unii Europejskiej, który był stworzony po to, żeby, jakby to powiedzieć, no, wspierać się w pewnych, jaki to miał cel, w pewnych regionalnych, bo te grupy bojowe, one były takimi regionalnymi ugrupowaniami albo takimi jednostkami, które były tworzone doraźnie, ad hoc, na potrzeby różnych kryzysów, które się działy. No był to element, który nie tylko pomagał, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy państwami, ale wiedząc, że i tak wszyscy byli prawie w NATO, no to niejako jeszcze lepiej cementował tą współpracę. Ja myślę, że wie pan, każdy dzisiaj przedsiębiorstwa i każdy gracz, nawet w geopolityce, patrząc, jak nieprzewidywalne mogą być różnego rodzaju wybory polityczne na świecie, zawsze tworzy sobie backup. I backup, nawet jeżeli go pan ma na poziomie 10%, jest lepszy na poziomie 10% niż 0-0. Także myślę, że to był taki backup, który w razie czego zawsze można było rozwinąć, zawsze można coś zrobić i zawsze mógł wspierać różne lokalne działania w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Bośnię, Hercegowinę, Kosowo, tutaj później Ukrainę, no tak też była przygotowana ta moja grupa bojowa, w którą miałem być z Czechami, Węgrami i Słowakami do tych działań i włącznie chyba Ukraińcy byli tam również zaangażowani, żeby w jakiś sposób, no wie pan, przećwiczyć pewne procedury, przećwiczyć nawet ten sposób myślenia, zrozumienia się i tak dalej. No ale jak widać, szanowni państwo, pomimo tego, że wszyscy mieli tam top secret, czyli mogliśmy rozmawiać o wszystkim, co tylko się panu podobało, to rozmowa dwóch kolegów, jakakolwiek na temat, nie wiem, życia normalnego dwóch dorosłych ludzi, no, była pożywką do wykonania polecenia i zadania, o którym wspomniałem wcześniej. Rozumiem. Dzisiaj gościem rebeliantek i rebeliantów był generał brygady w stanie spoczynku w rezerwie Grzegorz Grodzki, były dowódca prestiżowej, doskonałej, wyjątkowej brygady powietrzno-desantowej w Krakowie, szóstej, takiej najsłynniejszych, jednej z najsłynniejszych desantowców w Polsce, tak. Chyba w Europie. Tak. Coś mi miga, że przez tą jednostkę przeszli członkowie mojej rodziny, więc jeszcze bliższy pan generał stał się nam. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę i
polecamy się na przyszłość, bo jeszcze tematów nam zostało wiele. Na przykład nadzór nad SKW, nadzór nad Żandarmerią Wojskową, tylko musnęliśmy to. Da się pan generał namówić na przyszły, na przyszłość, na jeszcze jedną. Oczywiście. Ja myślę, że takie rozmowy, szanowni państwo, na temat czegoś, co jest skrywane i uważane za wielką tajemnicę, a później ta wielka tajemnica, tak było z służbami, ta wielka tajemnica potem okazuje się wykańcza ludzi w taki czy inny sposób. To nie tak polega ochrona informacji niejawnych na świecie i nie na tym. To polega na świadomym działaniu i świadomym przygotowaniu żołnierzy i obywateli. Natomiast takie chocopoły polityczne, czyli wykorzystywanie ich do politycznych celów, no na pewno musi być omawiane, musi być dyskutowane i musi być podkreślane, żeby wszyscy wiedzieli, co grozi i co się z tym wiąże. A chętnie z państwem porozmawiam na każdy inny temat. Dziękuję za pytanie o wodorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.